to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj pokażę wam trzy rzeczy, z czego zdecydowanie pierwsza jest najfajniejsza. Jest to wersja 1.10.2 i myślę, że tylko na niej to coś występuje, a jest to błąd. Dość duży błąd, ponieważ umożliwia nam on zrobienie większej skrzynki niż na 2. Od razu zapewne powiecie, że przecież to może nie jest błąd, tylko że jest to błąd, ponieważ nie widać. To jest skrzynka długości 4 bloków. I widać tylko te 2, ale tu też jest skrzynka, patrzcie. Mogę otworzyć, no i znajduje się tutaj jeden jetpack, którego tworzeniem właśnie się zajmuje tak naprawdę. Tak nawiasem mówiąc, to właśnie robię komendę na jetpack. Tutaj na przykład mamy niektóre elementy i wszystko. No ale na razie mi coś nie idzie. Ale spójrzcie, w pierwszej skrzyni ten jetpack jest tu. W drugiej jest trochę niżej. Widzicie, w tej drugiej mamy już dodatkowe pola. Jak widzicie, trochę jest to pomieszane. No ale cóż, możemy układać w nich przedmioty. W trzeciej jest tu. A w czwartej w ogóle go nie. I uwierzcie mi, że to jest jedna. Widzicie? Tutaj już go wziąłem i tutaj już go nie ma. I wsadzę go tutaj, to wtedy tutaj będzie tutaj, no a tutaj nie będzie aż tak wysoko. I w ten sposób możemy przechować znacznie większą ilość rzeczy. Ale oczywiście nie jest tego zrobić tak prosto, no bo jak wiecie, nie da się tutaj ułożyć już trzeciej skrzynki. Jak to zrobić? Na przykład stajemy na polu, pod którym chcemy zrobić skrzynkę. I wpisujemy taką komendę. Setblock, tilda, tilda minus 1, tilda, chest. Po czym przesuwamy się o jedną kratkę i wpisujemy znowu tą komendę. Przesuwamy się na kolejną kratkę. Coś mi nie wyszło. I wtedy ta skrzynka też się przesuwa. No i widzimy taki efekt jak był. Ale tutaj ciągle są skrzynki. Tak, jak widzimy, te skrzynki są normalne. Te na zewnętrznych stronach. Natomiast te w środku mają więcej pól. I spójrzcie, zrobimy sobie taki mały test. Co się stanie? Ułożymy w co drugim rzędzie. Zacznijmy to tutaj. O. Albo nawet w każdym rzędzie. Ułożymy po jednej szklanej butelce i zobaczymy, jak to w każdej skrzynce wygląda. W pierwszej mamy 6 szklanych butelek. W drugiej jest ich 9. W trzeciej jest ich 6. A w czwartej są tylko 3. Natomiast do czwartej wsadzimy sobie jako test. Weźmiemy sobie jeszcze na przykład trochę oddechów smoka. I do czwartej ułożymy je tutaj. I zobaczmy, jak zachowają się w kolejnych skrzynkach. Tutaj są ułożone tu. Tutaj jest ich tylko 3, no a w tej nie będzie ich w ogóle. Więc jak widzimy, tutaj wydaje się, że to jest jedna skrzynka, ale tak naprawdę tutaj jest o wiele więcej miejsca niż się wydaje. Możemy spróbować jeszcze raz coś zrobić. Na przykład weźmiemy sobie złote marchewki. I je ułożymy. No i jak widzicie, w każdej skrzynce jest co najmniej jeden rząd, którego nie ma w innych skrzynkach. Dlatego jest to bardzo fajne. No tylko, że na pewno nie skorzystamy z tego na survivalu, no bo nie ma komend. No chyba, że cheatujemy. Albo po prostu uczciwie gramy z komendami. Tutaj mam tą samą sytuację, tylko że w takiej formie skrzynki poczwórnej. Ona się różni tym, że wszędzie mamy takie powiększone pole. No i czasami udaje nam się zlagować tą skrzynkę. Na przykład tak, że ona się wcale nie otwiera. A czasami udaje mi się nawet zrobić tak. Się dzieje tak, że nie, że ona się nie otwiera, tylko
ona się nie zamyka i stoi ciągle taka otwarta skrzynka. Dobrze, jak mówiłem. Jak mówiłem, w tym odcinku chcę pokazać wam trzy rzeczy, ale zmieniłem zdanie i pokażę wam jeszcze jedną, ale inną. I będzie to też bardzo fajna rzecz, a mianowicie w jaki sposób tworzyć takie coś, co zaraz wam pokażę. Spójrzcie na przykład te takie coś. Mam specjalne kraftę i ułożę w nim 9 żelaznych zbroi i powstanie mi Power LTE, czyli ekstra zbroja. Zobaczcie, jak to wygląda na survivalu. Ile mamy życia? Możemy się zregenerować do tego. Możemy się bardzo mocno zregenerować, no i ja właśnie to zrobię teraz i użyję do tego mikstury regeneracji. No, wielu mikstur regeneracji. Mikstura leczenia, to jest mikstura leczenia. I przełączymy się teraz na sumie. No i teraz muszę przełożyć, tylko jak to jest trudne. Aha, na moje komputer. Dobra, i teraz jeszcze się najem. Jak widzicie, możemy mieć bardzo, bardzo wysoką ilość życia. No i teraz, do czego to życie nam się może przydać? Na przykład, żeby sobie poskakać. Niektórzy zapewne wiedzą, w jaki sposób to zrobiłem. I zobaczymy, czy zginiemy. Pewnie, że zginiemy. A nie, nie zginęliśmy. Szczerze mówiąc, nie mam dumy. Ale można sobie poskakać, jak wiemy, widzimy. I teraz, w jaki sposób to się dzieje? Te tutaj craftingi, to będzie kiedy indziej. Będzie osobny poradnik, w jaki sposób stworzyć takie customowe craftingi. Natomiast powiem, pokażę wam, jaka jest komenda na trampolina. Umieszczamy command block pod płytką naciskową. No i w nim jest komenda tap. Efekt małpa P Minecraft Levitation 1560. I on dodaje najbliższemu graczowi efekt lewitacji na 15 sekund wzmocniony razy 60.